i zapraszamy zawodników. Cały czas brawa, nieustające brawa, chcę was słyszeć. Jeżdżą do Sieroły. To oni będą dziennie stawali na ten wagon. Świat wojowników z całej Polski. Brawa, brawa, Dani! To jest pan, wielki brawo! Efektowną ceremonią rozpoczął się czwarty ogólnopolski turniej karate Kyokushino Puchar Ziemi Koneckiej w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich. Impreza odbyła się w niedzielę. Organizatorem zawodów jest konecka sekcja karate Kyokushin Kieleckiego klubu karate Kyokushin z sensei Beatą Kii na czele. Organizatorka została zaskoczona gromkim 100 lat od wszystkich uczestników, bo w najbliższych dniach obchodzi ona swoje urodziny. Urodziny ma także jej mąż Marcin Kii, a wspólnie świętują oni także swoją rocznicę ślubu. Przyjechało ponad 30 klubów z takich ośrodków jak Przemyśl, Wrocław, Kobierzyce, Kielce, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Warszawa, Józefów, Bielsko-Biała, Leżajsk. Nie jestem w stanie wszystkich na ten moment z głowy przypomnieć. W każdym razie mamy 370 zawodników z bodajże 32 klubów z całej Polski. Za naszymi plecami są piękne puchary. Ile kompletów ich jest? Mamy 36 kompletów pucharów, z czego zawodnicy, którzy uplasują się na trzecim miejscu, nie mają walki o trzecie miejsce, ex aequo dostają puchar za trzecie miejsce. W sumie mamy 147 pucharów i medali do rozdania. W uroczystości otwarcia wzięli udział także przedstawiciele naszej władzy, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, wiceburmistrz Marcin Zieliński, członkini zarządu powiatu koneckiego Dorota Duda, naczelnik oświaty w starostwie powiatowym Krzysztof Stachera. Warto dodać, że burmistrz Końskich i starosta konecki objęli te zawody swoim honorowym patronatem. Honorowy patronat i wsparcie finansowe turniejowi udzieliło także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Rywalizowano w aż kilkudziesięciu kategoriach. Młodzież powyżej 12 roku życia walczyła bez ochraniaczy tułowia, a walki były naprawdę zacięte. Niezwykle ciekawą i przyciągającą duże zainteresowanie walką okazał się być pokazowy pojedynek najmłodszych na turnieju. Rywalizacja ta zakończyła się remisem, a obie strony zostały nagrodzone pucharami oraz wielkimi misiami, które przekazała Dorota Duda.
Zawodnicy z Konecczyzny wypadli dobrze lub bardzo dobrze. Z koneckiego klubu karate Kyokushin medale zdobywali Joanna Sielska – brąz, Natalia Cieszkowska – złoto, Michał Cieszkowski – złoto, Kornelia Kozrawska – brąz, Olgierd Kozielski – brąz, Kacper Kurp – brąz, Amelia Łyczek – złoto, Gabriela Łyczek – brąz, Jakub Owczarek – złoto, Kamila Sapieja – brąz i Adam Skwara – brąz. Z koneckiej sekcji karate Kyokushin na podium stawali Wiktoria Czyżewska – złoto, Alicja Kośka – złoto, Dawid Bejer – brąz, Mateusz Świderski – srebro, Natalia Więckowicz – brąz i Wiktoria Więckowicz – brąz. Z sekcji w Niekłaniu skarżyskiego klubu po medale sięgnęli Aleksandra Domagała – brąz, Piotr Lisowski – srebro, Maciej Słoka – brąz, Szymon Zych – złoto. Klasyfikacja drużynowa na zakończenie turnieju prezentowała się następująco. Puchar Ziemi Koneckiej zgarnął Kosir Kobierzyce. Drugie miejsce przypadło skarżyskiemu klubowi sportów walki. Trzecie KSW Bushi. Czwarte kieleckiemu klubowi karate Kyokushin. Najlepsi zawodnicy ze wszystkich kategorii decyzją sędziów to Wiktoria Czyżewska z Końskich i Dominik Kasza z Puska Zdroju. Odnośnik do listy wszystkich medalistów znajdą Państwo w naszym portalu poniżej materiału wideo.